Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chciałbym wam pokazać taką jedną rzecz ciekawą, myślę, bo tak, wspominałem o tym, że jeżeli wejdziemy sobie do aparatu w Kazumie, to oczywiście mamy wybór tutaj tych trybów i tak dalej i mamy możliwość zarządzania tymi trybami, czyli włączenie tych, które nas najbardziej interesują. No i oczywiście no, w zależności od tego, z których najczęściej korzystamy, no to sobie po prostu uaktywniamy one, no powiedzmy weźmy jeszcze to i to i one po prostu nam się pojawiają tutaj na samym końcu. No i tak dodajemy sobie te tryby, ale jest jeden bajer, który jest po prostu istnieje rewelacyjny moim zdaniem. No bo fajnie, że z takich rzeczy właśnie tworzy się, no może nie społeczność, tak, ale tworzy się dodatkowy sklep, gdzie rzeczywiście, no i możemy poznać jakby preferencje właśnie ustawień aparatu innych użytkowników, no i sami też możemy dać coś od siebie. No i tak, rzecz, o której mówię, to jest oczywiście ProSuggest Market. Wchodzimy sobie do tego marketu. Zrobimy sobie troszkę jaśniej, żeby wszystko było dobrze widać. I generalnie o co tutaj chodzi? W tym jakby osobnym sklepie możemy sobie po prostu jakby pobierać dodatkowe tryby. I to jest o tyle świetne, że zobaczcie, mamy napisane buy Samsung, czyli dodatkowe tryby, które są przez Samsunga. Możemy sobie je zainstalować. Mamy tutaj jakby ranking tych najbardziej popularnych. Mamy nowe. No i zobaczcie, że są dodane też przez innych użytkowników. To co jest fajne, że na przykład jeżeli wejdziemy sobie na tą, nie wiem, tam ten tutaj jakiś kinematografia. Okej, nam się trochę tutaj ładuje, bo ja ten zasięg Wi-Fi mam tutaj, no niestety, słaby. Okej, zobaczcie, mamy przed i po, jak wygląda i no rzeczywiście w jakimś stopniu to fajnie, fajny efekt daje. No i tak, mamy jakby dodane ustawienia tego filmu, czy tutaj tych ustawień do robienia właśnie na przykład tutaj zdjęć, czy tutaj właśnie w tym przypadku akurat filmów, mamy liczbę pobrań i tak dalej, datę dodania. No i tak, i no tego jest naprawdę sporo, mamy też kategorie, możemy sobie tutaj, no powiedzmy, wejść w jakąś konkretną, na przykład dziecko i w tym momencie osoby, które gdzieś tam dodały również te ustawienia, to się też tutaj będzie poświetlać. Co prawda, jeszcze nie sprawdziłem, jak to wygląda, jeśli chodzi o weryfikację tego, bo rzeczywiście, okej, sieć niedostępna. Takie rzeczy też się zdarzają, ale to mówię, to jest wina Wi-Fi, która niestety jest tutaj beznadziejna. Dobra, w każdym razie o co chodzi? Chodzi też o to, że sami możemy ustawiać sobie te tryby, czyli tak, robimy sobie, tutaj mamy, robimy sobie zdjęcia, które, no powiedzmy, ok, weźmy coś bardziej kreatywnego. Mamy zdjęcie, robimy sobie zdjęcie i powiedzmy, że ma być to zdjęcie, no jakieś tam, na przykład, nie wiem, makro czy coś takiego. No to nie podoba nam się efekt i robimy sobie tak, że robimy sobie na przykład mamy ustawienia ISO i tutaj pokazane te, które są dostępne, te, które są wybrane. No i tak, z rzeczy, które mamy, no to kolor możemy sobie wybrać, że ma być coś bardziej ostre, mniej ostre i tak dalej. Możemy sobie kontrast poprawić, nasycenie, dostosować barwę, żeby coś już było inaczej wyglądało, albo na przykład tutaj RGB barwę. Możemy sobie zrobić, nie wiem, upiększanie twarzy, czyli to takie rozmycie dodatkowe, które mamy, włączyć HDR albo tryb nocny. No i mamy też opcję, czyli możemy sobie wybrać na przykład naręczny i robimy sobie, że nie wiem, ten tryb ma być makro. No i w związku z tym chcemy, żeby ładnie było tło rozmazane. Jeżeli chcemy, żeby tło było ładnie rozmazane, no to musimy ustawić, żeby przysłona była mała, bo no wtedy, znaczy otwarta, wtedy rzeczywiście tło będzie rozmywane. No i tutaj możemy sobie ustawić też jakąś wartość, no i później to zapisać, włączyć, wyłączyć lampę błyskową, ISO ustawić. Tak jak widzicie, ekspozycja i tak się będzie sama zmieniać w zależności od tego, co tutaj ustawimy, bo no bo jakoś korekcja tego, co się wyświetla, musi być. Więc ok, zapisujemy sobie to, powiedzmy, że dodamy sobie jeszcze na przykład jakąś barwę, zróbmy sobie, o, że to będzie takie niebieskie, robimy sobie ok, zapisz, wprowadzamy nazwę filmu, mój, musimy dodać opis, zdjęcie przed, po, dodajemy, zapisujemy, no i wysyła nam się to do tego sklepu całego.
No i tak, później kwestia jest tego taka, że mamy tutaj moje filmy, czyli na przykład no, te wszystkie filtry, które my sobie tutaj narzucimy. No i tak, one są jakby tutaj przeznaczone głównie do filmów, ale również mamy, one sprawdzają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o fotografię, no bo to tak naprawdę żadna różnica, więc no wygląda to fajnie, fajny pomysł w ogóle na stworzenie czegoś takiego, gdzie rzeczywiście możemy zobaczyć, jak ktoś inny robi jakieś konkretne zdjęcia, czym się posugerować, żeby lepiej poznać samemu aparat i później dopasować sobie te ustawienia ręczne samemu. To tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.